Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was pozdrawiamy z redakcji Opiekuna z nowym numerem naszego dwutygodnika. Okładka oczywiście już nas wprowadza w główny temat. Już za kilka dni obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia, która jest też Niedzielą Dobra, jest też Niedzielą w naszej diecezji wielkiej, wspaniałej akcji zatytułowanej Jak wygrać życie, która będzie mieć miejsce w Ostrowie, a właściwie, kiedy mówię te słowa, już się zaczyna, bo jest piątek, ale wróćmy do naszej gazety. Niedziela Miłosierdzia. Chcemy w tym numerze przypomnieć historię parafii Bożego Miłosierdzia w Kaliszu. To były bardzo ciekawe i trudne początki, jeszcze w czasach, można powiedzieć, stalinizmu, nie było łatwo. Polecam ten artykuł o historii parafii Miłosierdzia Bożego. Bardzo też zachęcam Was do zapoznania się z historią Ani. Szukamy wokół nas świętych ludzi i czasami może się okazać, że ktoś, kogo znamy albo znaliśmy, no jest bardzo blisko świętości przez całe swoje życie. I tutaj proponujemy historię pani Ani. Dobrze, że jesteś, czekałam na ciebie. Kobieta, która całe swoje życie poświęciła pomaganiu innym, młodo zmarła, w dalszym ciągu cieszy się wielką, można powiedzieć nawet, czcią, jeśli nie pamięcią tych, którym pomagała. Jej historia tu jest opisana w tym artykule, serdecznie polecam. Również w tym numerze bardzo ciekawy artykuł na temat ojca Pio, który jeszcze, no wiadomo, w czasach, kiedy on żył, była żelazna kurtyna i ojciec Pio potrafił się przez tę żelazną kurtynę przedostać w sposób oczywiście mistyczny, duchowy. Jest to historia związana też z kardynałem Mincentym, to jest taki prymas tysiąclecia na Węgrzech, podobny do naszego prymasa Wyszyńskiego. Polecam tę historię. A potem, kochani, już kiedy przejdziemy tę Niedzielę Miłosierdzia, będzie już zaledwie kilka dni do maja. A maj to, wiadomo, jest miesiąc, który szczególnie poświęcamy Najświętszej Maryi Pannie. I już w tym numerze zachęcamy Was rozważanie na każdy dzień o Matce Bożej. Te rozważania są oparte o słowa, które Maryja wypowiedziała w Ewangelii. Polecamy na każdy dzień tygodnia jedna taka refleksja. A jeszcze bardziej polecamy nasz śpiewnik. Zawsze wydajemy śpiewniki na Boże Narodzenie, śpiewniki kolędowe. Tym razem chcemy Was zachęcić. Skończyła się pandemia, skończyły się wymówki, aby wrócić pod krzyże, kapliczki na wspólne nabożeństwa majowe. I właśnie na te nabożeństwa majowe mamy dla Was dwa śpiewniki. Instrukcja użycia. Bierzemy nożyczki, bierzemy wkładkę, która jest w opiekunie. Tu, gdzie są narysowane nożyczki, tniemy przez środek. Nie musi być tak precyzyjnie. Proszę bardzo. O! I już mamy dwa śpiewniki. W tych śpiewnikach jest litania loretańska w jej nowej wersji z wezwaniami, które dołożył papież Franciszek. I jest 15 pieśni maryjnych do śpiewania wspólnego przy kapliczkach, przy krzyżach przydrożnych, gdzie będziemy się gromadzić na nabożeństwach. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Kochani, Maryja w sposób szczególny chce być z nami w tym miesiącu maju. Chciejmy być z nią. Niech nam w tym pomoże nasz śpiewnik. Serdecznie zachęcam do lektury i życzę wszystkim pięknych wrażeń ze spotkań z Maryją. Szczęść Boże!